Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Bardzo ciężki mecz. Uważam, Górnik, szczególnie w pierwszej połowie, zdecydowanie przeważał. Był szybszy, lepszy w sytuacjach 1 na 1. Miał bardzo dobry pomysł na grę, szczególnie przechodzenie z defensywy do ofensywy. Robił to bardzo dobrze. Myślę, że w naszym przypadku dwie dobre zmiany w przerwie, które troszeczkę pozwoliły nam, szczególnie w drugiej połowie, kiedy trochę mieliśmy więcej miejsca i potrafiliśmy wyjść z pressingu, na zdobycie bramki. Niemniej jednak uważam, ruszyliśmy do przodu. To jest jeden punkt, myślę, zdobyty, bo Górnik naprawdę postawił dzisiaj bardzo ciężkie warunki. Przez długi okres czasu nie mogliśmy utrzymać się przy piłce, dlatego myślę ten punkt na dzisiaj. Jestem zadowolony z tego punktu, bo więcej nie mogliśmy nic ugrać. Znaczy tak, problemem było, że Tarasow miał anginę i brał antybiotyk i do środy leżał w łóżku, czyli tutaj od razu nam wypadł. W sumie ja nie chciałem pójść w kierunku, żebyśmy na tej szóstce wystawiali chłopaka ofensywnego czy zawodnika ofensywnego, obojętnie kto by był. A nie chciałem jeszcze obniżyć zespołu, żeby grał tam Srnicz, no bo byśmy mieli bardzo niski zespół, a przy stałych fragmentach gry, no i w Górniku w sumie jest jeden zawodnik poniżej 1,80 m, no byłoby to nielogiczne. Dlatego ja uważam, że na te możliwości, gdzie on bardzo długo nie grał i nie ma tej meczowej jeszcze wytrzymałości, mogę powiedzieć, że to był jego poprawny mecz, bo piłkarsko to jest chłopak, który potrafi doskonale operować dwoma nogami. Jeżeli będziemy jeszcze więcej mieli siły, czyli więcej ruchliwości będzie, uważam, na tej szóstce może grać zawodnik z taką szybkością jak on. Ja mu to powiedziałem krok po kroku. Ja się też cieszę, że ci młodzi chłopcy dostają swoje minuty. Chciałem od 70 minuty zaryzykować z Bergerem na drugiego napastnika. W tym momencie strzeliliśmy bramkę, ale myślę, że gdybyśmy się odsłonili, to by było za duże ryzyko. Dlatego myślę, wprowadzenie Tarasowsa, podniesienie wzrostu przy stałych fragmentach gry dało nam ten remis. A oczywiście co do Adriana, krok po kroku. W sumie dzisiaj nie mieliśmy drugiego skrzydłowego, nie było. Był w sumie jeden prawdziwy skrzydłowy, to był Pich. Dlatego też w drugiej połowie Arek Piech wszedł na prawą stronę. To nie jest typowo skrzydłowy. Także tutaj, a po prostu w sumie większość trenerów podczas meczu zmienia zawodników na skrzydłach, bo tam się wykonuje największą pracę i tam musimy mieć normalnie na tej pozycji dwóch zawodników i dzisiaj ich nie mieliśmy. W sumie nic się nie zmieni, bo nikt nam nie dojdzie. Dankowski 6,5 miesiąca po operacji, za duże ryzyko. Tutaj kompletnie Kosecki do dzisiaj nie trenuje. Także w sumie to, co mamy, to będzie w najbliższej przyszłości. Ciotra trenuje już z zespołem, ale jeszcze ma troszeczkę, no w sumie w grach gra mało, biega te takie podstawowe rzeczy. Ja myślę, tak na dobrą sprawę, może Danek i Ciotra dojdą nam po przerwie na reprezentację. Zobaczyłem, że trener Górnika nie ma czapki. No i dzisiaj było dużo zdjęć, no to chciałem.
Tak, na pewno dobry mecz Kuby Słowika. Czapka z głowy, naprawdę wybronił nam dzisiaj mecz. Ja bym tu... Wszyscy wiemy, że musimy dużo pracować. Wszyscy wiemy, że dużo pracy przed nami. I w sumie nie mamy innych możliwości. Dlatego ja uważam, że tutaj na pewno nie wolno szukać problemów, trzeba chłopaków odbudować. To brak pewności, tylko to. Dokładnie. Oni potrafią grać w piłkę i jeden i drugi. Dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy o tym na odprawach przedmeczowych. W przerwie również też mówiłem, że to można jeszcze odwrócić. W przerwie byłem bardzo spokojny, nie próbowałem wywrzeć presji, że bardzo się cieszę, że chłopcy podjęli walkę, bo to było widać. Może byliśmy wolniejsi, nie mieliśmy tyle siły co Górnik, ale na pewno ten element zafunkcjonował. No i to może jest pierwszy krok w kierunku, że będzie lepiej. Nie, mecz był bardzo czysty, uważam, fair. Sędzia też miał mecz pod kontrolą, tu nie można, myślę, przyczepić się do niczego. To jest gra mężczyzn. Ja bym był smutny, gdyby ktoś nie upadł, ktoś się nie przewrócił. Tego wymagamy. No i tak jest na całym świecie, że to jeden na jeden w określonym obszarze boiska. Jeden się spóźni, są faule, no ale żaden zawodnik Górnika nie odniósł poważnej kontuzji. Mieli swoje okazje strzelić i bym mówił, że było fajnie.